Szanowny panie ministrze, przewodni księża, szanowni kombatanci, szanowni goście, w imieniu społeczności Polska Rejonu Trockiego serdecznie państwa tutaj witam na ziemi trockiej, w kwaterze legionistów, który jest symbolem walki, obrony naszych interesów, interesów polskich tutaj mieszkańców na terenie ziemi trockiej. Mamy duży zaszczyt, że nie ominęliście tę naszą ziemię i przybyliście tutaj, aby złożyć hołd, tak jak my co roku przy każdych okazjach tutaj na tej kwaterze wojskowej na cmentarzu trockim składamy także hołd. Więc jeszcze raz serdecznie państwa witam. Tu jest zbiorowa kwatera żołnierzy polskich walczących o niepodległość w uległych okolicach Trok, między Trokami i Starymi Trokami. Tam także w Starych Trokach jest mogiła legionisty, mogiła lwowskiego Orlęta, Obrycha. Będziemy mieć zaszczyt także tam być. No a tutaj jest ten symbol walki i dopatrywany jest ciągle przez naszą społeczność, tak jak to widoczne. Więc jeszcze raz niski wszystkim poklon i serdecznie was witamy. Panie czasu i wieczności, polecamy się żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach świata o wolność. Tych, którzy złożyli największą daninę, oddając życie. Polecamy Tobie, miłosierny Ojcze, wszystkich i prosimy, abyś prowadził każdego z osobna do wiecznej krainy, do grona błogosławionych i świętych w niebie. Wieczny odpoczynek raz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie na świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Thank you.